będzie tutaj tak na Już. Prasa, prasa, zrób mi prasa. Granaty. Nie ma, że prasa. Granaty, to nie ma strzelającego. To nie ma strzelającej broni. Moment. Na trzy osoby pan pudełko zapałe. Ja gwardziczko. To nie znaczy, że musimy tutaj po prostu wykonać mniejsze. To jest dla naszego i naszego bezpieczeństwa. Pomijam, że mamy ogromne rzeczy, które powinniśmy. W związku z tym, aż do czasu, kiedy uważam, że będzie można wyjść, podejść do rekonstruktorów, zrobić sobie zdjęcia pamiątkowe. Proszę nie opuszczać własnych miejsc. Szczególna uwaga. Podległościowych. W roku 1945 w czasie największej aktywności zbrodniczego podziemia działało blisko 200 tysięcy konspiratorów. 20 tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy to ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Wśród nich uczniowie z podziemnych organizacji młodzieżowych. Powrót z rozpoznania. Złożenie meldunku. Więc jednak, milicja i UP zdecydowało się na marsz. Oczywiście mogą się spodziewać, że nie wszystko pójdzie gładko. Są dobrze uzbrojeni. Samochodów jak na tego rodzaju operacje jest wyjątkowo dużo. Pojawiła się kolumna Urzędu Bezpieczeństwa. Thank you.
Proszę trzymać dzieci. Proszę nie naprężać linek, spokojnie, proszę Państwa, to wszystko będzie naprawdę dobrze widoczne. Spójrzcie Państwo, nie pożałowano sił ani środków. Widocznie byli ważni, bardzo ważni. Powtórne natarcie. Drugie natarcie powiodło się. Okrążeni, część się podała, część poległa. Sanitariuszki udzielają pierwszej pomocy. Nie tylko własnym żołnierzom. Sprawdzenie dokumentów, zebranie broni i uwolnienie jeńców. Uwolnienie tych, którzy na własnych grzbietach zapamiętali początki władzy ludowej. Zabezpieczenie pola walki. Wszystko może się zdarzyć. Jeszcze nie wiadomo, czy za kolumną nie nadjeżdża zespół ubezpieczenia. Oficerowie Urzędu Bezpieczeństwa oraz tak zwany doradca NKWD wzięci do niewoli zostali odprowadzeni na bok. Pozostali żołnierze, zwykli szeregowcy i milicjanci mają teraz zadecydować o swoim losie.
Żołnierzy wziętych do niewoli decyduje się do przejścia do oddziału majora Łupaszki. Oficer NKWD podjął jedyną próbę ucieczki. Niestety, tak to się z reguły kończyło. Czemu niestety? Żołnierzy wziętych do niewoli decyduje się do przejścia do oddziału majora Łupaszki. Oficer NKWD podjął jedyną próbę ucieczki. Niestety, tak to się z reguły kończyło. Czemu niestety? Sprawdzenie pobojowiska, zebranie broni, dokumentów, amunicji. Pola walki wycofują się żołnierze szwadronu żelaznego. Schodzi również ubezpieczenie. Wygląda na to, że akcja zakończyła się sukcesem. Tak, proszę Państwa, mogło to wyglądać. I tak najprawdopodobniej to wyglądało. Brawo, brawo, wyrównać. Brawego. Thank you.